Dodaj niebieskie i pomarańczowe wyrażenie, aby stworzyć nowe wyrażenie. Pamiętaj o redukcji wyrazów podobnych. Spróbujmy zrobić to razem. Pierwsze wyrażenie niebieskie to 6y, dodać 2. Dodajemy drugie wyrażenie. Dodać. Drugie wyrażenie to minus 2/3 minus y. Spróbujmy uporządkować te wyrazy. Zredukujmy wyrazy podobne. Pozbądźmy się w pierwszej kolejności tego nawiasu. On tutaj przeszkadza. Zapiszę, że to jest 6y dodać 2. I teraz pozbędę się tego nawiasu. Plus i minus dadzą nam w tym miejscu minus. To jest minus 2/3. I też plus i minus dadzą minus. Czyli to jest inaczej 6y dodać 2. Odjąć 2/3, odjąć y. Gdzie mamy wyrazy podobne? Tutaj mamy wyrażenie z y-kiem i tutaj mamy wyrażenie z y-kiem. Tutaj mamy wyrażenie liczbowe i tutaj też jest wyrażenie liczbowe. Zatem te wyrazy, które są podkreślone tymi takimi samymi liniami, możemy dodawać bądź odejmować. Spróbujmy zrobić to najpierw z y-kami. Tu mamy 6y, tu mamy minus y, czyli 6y odjąć y, to będzie równe 5y. I 2 odjąć 2/3. 2 odjąć 2/3 to jest 1 1/3, czyli dodać 1 1/3. 1 1/3 to tak naprawdę 4/3, czyli mogę zapisać to wyrażenie, że to jest 5y dodać 4/3. To jest to nowe wyrażenie, o które byliśmy pytani.